Radio Wnet, www.wnet.fm. A przy telefonie Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie z Poznania dzisiaj. Jak kampania wyborcza w Poznaniu i w Wielkopolsce przebiega? Kto i na co ma szansę? Jeśli krótko, to i dwoma słowami, to można powiedzieć, kampania przebiega sennie. To znaczy, na ulicy są oczywiście billboardy na głównych kandydatów. Mam na myśli przede wszystkim obecnego prezydenta ubiegającego się o reelekcję z Platformy Obywatelskiej Jacka Jaśkowiaka i Tadeusza Zyska, kandydata bezpartyjnego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jakoś spektakularnych, wielkich działań nie było w tej kampanii. Ona jakby toczy się właśnie w wirtualnym świecie, czyli w mediach społecznościowych, bo tych tradycyjnych to właściwie już w regionie jest na lekarstwo, można powiedzieć. No i w jakiś inny sposób może mniej zauważalny. Na pewno, jeśli chciałabym na to zwrócić uwagę, to tak podsumowując tą kampanię, to tak naprawdę o prezydencie Jaśkowiaku świadczą ostatnie 4 lata, czyli wymowna jest jedna liczba. Miasto się absolutnie wyludnia i po raz pierwszy będzie miało mniejszą liczbę radnych w tym roku niż 4 lata temu i wcześniej. Było ich zawsze 37, teraz jest 34, dlatego że po raz pierwszy od wielu, wielu lat Poznań ma mniej niż 500 tysięcy mieszkańców. I to jest tak naprawdę jeden z poważniejszych problemów. Właśnie stagnacja gospodarcza, taka miasta, zapaść absolutnie komunikacyjna, korki, w których po prostu mieszkańcy stoją każdego poranka. I z drugiej strony na niewyobrażalną skalę zaangażowanie samorządów, spór polityczny, spór nawet może nie polityczny, tylko ideowy, ideologiczny, bo zaangażowanie prezydenta i przez to pośrednio właśnie całego samorządu w promowanie określonej ideologii po prostu zrobiło swoje. Nie bez przyczyny przecież Poznań nazywany jest tęczowym Poznaniem w całym kraju, a prezydent nazywany jest tęczowym Jackiem. Także problemów, z którymi zetknie się nowy prezydent, jest bardzo dużo. Na te wszystkie problemy kandydat Prawa i Sprawiedliwości w swojej kampanii zwraca uwagę. To trzeba przyznać, że punktuje Jacka Jaśkowiaka na przykład na ulotkach bardzo celnie. Natomiast pan Jaśkowiak zawsze w tej kampanii unikał bezpośredniego starcia, bezpośredniego zwarcia. Wie, że bardzo słabo wypada w merytorycznych dyskusjach. Bardzo łatwo jest to i radnym, i dziennikarzom z jednej, z drugiej strony zapędzić ten przysłowiowy kozi róg, więc po prostu stara się nie występować. Na przykład bojkotuje media, bojkotuje telewizję publiczną konsekwentnie, nie przyjmując zaproszeń. Ale wygląda na to, że ma większe szanse na reelekcję obecny prezydent niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak w wielu miastach w Polsce, gdzie przecież od lat samorządy są właśnie taką bastionem tej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czy tym, co zostało po Unii Wolności, więc Poznań jest tutaj jakby nie jest odosobniony. Ale na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Skądś poparcie tak wysokie w sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości się bierze. Ja wielokrotnie w Poznaniu zetknęłam się z sytuacją, w której ludzie po prostu naprawdę nie ujawniają swoich preferencji wyborczych. Tu mnóstwo ludzi pracuje dla Urzędu Miasta, gigantycznego Urzędu Wojewódzkiego, tego samorządu wojewódzkiego, bo największy, najbardziej okazały budynek w Poznaniu, jaki powstał w ostatnich latach, to jest właśnie biurowiec, w którym mieści się, który to jest siedzibą samorządu wojewódzkiego, czegoś takiego tak drogiego, to po prostu nawet sobie chyba nikt nie wyobrażał, bo miasto na przykład nie ma szpitala dziecięcego od
czasu upadku komuny się o tym mówi, że ma być budowany nowy. Odpowiada za to właśnie samorząd województwa, ale najpierw wybudował sobie siedzibę szkło i aluminium, a nie coś, co jest tak bardzo potrzebne mieszkańcom i Poznania i całego regionu. Więc nie przesądzałabym tej sprawy teraz, kto ma największe szanse wygrać te wybory, bo prowadzi oczywiście był obecny prezydent Jacek Jaćkowiak, ale podstawowe pytanie będzie, kto wejdzie do drugiej tury i wtedy w jaki sposób nawiąże tą rywalizację z nim właśnie w tej drugiej turze. Odgraża się kandydat Lewicy, który goni kandydata Prawa i Sprawiedliwości właśnie w tych sondażach, że może to on będzie miał ofertę pracy dla pana Jaśkowiaka, a nie odwrotnie. No myślę, że aż tak spektakularna rewolucja tutaj nas nie czeka, ale na pewno jest to groźny kandydat. No i ten, który się jeszcze liczy, to jest kandydat byłego prezydenta Ryszarda Grobelnego, pan Pucyk, który przez lata był szefem Wydziału Spraw Komunalnych do spraw lokalowych w Poznaniu. Tutaj jest na tych listach właśnie jego komitetu, no niewymienianego oczywiście z nazwiska byłego prezydenta, ale ludzie od prawicy i lewicy, bo i byli radni z Platformy Obywatelskiej i właśnie i z lewicy, taka trochę bym powiedziała ideowa zbieranina, też nie wiadomo do końca, jak to zadziała. W tamtych wyborach prezydent Grobelny, który jak przypomnę przegrał, je właśnie wbrew temu, że w sondażach prowadził z panem Jaśkowiakiem, przegrał, to tylko wprowadził chyba 3 radnych, jeśli dobrze pamiętam, do rady. Nie odgrywali oni większej roli. A w województwie jak wygląda sytuacja? W województwie wielkopolskim czeka nas troszkę, myślę, trudniejsza, równie trudna walka, bo samorząd wojewódzki to jest absolutnie zdominowany przez Platformę Obywatelską i tutaj od lat wygrywa właśnie ona wybory, a na czele samorządu stoi niezmiennie od czasu reformy administracyjnej pan Marek Woźniak, właśnie z Platformy Obywatelskiej, po prostu marszałek województwa. On prowadzi właściwie też kampanię taką systematyczną 4 lata, to znaczy pojawia się w kluczowych już dla miasta sytuacjach. Na przykład jest tym, który bardzo pielęgnuje pamięć o powstaniu wielkopolskim. I w takich właśnie historycznych gdzieś tam momentach sprawia wrażenie takiego ponad podziałami, choć oczywiście taki nie jest i trzeba tylko bardziej wnikliwego obserwatora, żeby nie mieć po prostu wątpliwości, że tak może być, ale tu też może nas czekać niespodzianka, ponieważ akurat w Poznaniu wyjątkowo intensywnie w tym roku zaangażował się w kampanię, tak to oceniam, premier Mateusz Morawiecki, ponieważ był kilka razy w Poznaniu, w Wielkopolsce, na różne rodzaju spotkaniach publicznych. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która podsumowywała kampanię wyborczą na tym etapie, to 2 tygodnie temu się odbyła, była bodajże największą w Polsce. 1300 samorządowców związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy kandydatów ubiegających się o taki mandat z całego regionu, zjechało do sali ziemi, jednej z największych na targach poznańskich, gdzie po prostu był wtedy i pan Kalczyński, oczywiście zabierający głos, i pan Mateusz Morawiecki i kandydat Tadeusz Zysk, ale no wielka, że tak powiem, wielki sukces tutaj lokalnego też PiS-u, że właśnie w taki mocny, spektakularny, z rozmachem sposób udało im się tę konwencję zorganizować. Miasto było przez prawie 2 godziny w centrum zakorkowane, absolutnie nie można było przejechać po prostu w żadną stronę. Wtedy, kiedy też na targi wjeżdżały właśnie osoby, które na tej konwencji chciały wziąć udział, ale do korków, tak jak już mówiłam na początku, poznaniacy tak bardzo się przyzwyczaili, tak bardzo źle przeprowadzono po prostu nawet remonty w ostatnich latach ulic, gdzie zmniejszono szerokość ulicy i robiąc ścieżki rowerowe, które pół roku co najmniej są po prostu puste, bo jest za zimno, żeby nie jeździć rowerami. Zresztą też nie korzystają aż tak masowo, jak się obserwuje po prostu poznaniacy z tych ścieżek, jak utrudniono życie kierowcom, więc do korków wszyscy są przyzwyczajeni. Powiem szczerze, nie spotkałam się z narzekaniem akurat na to, że przyczyną tego korka wtedy gigantycznego była ta konwencja. Naprawdę spektakularna.
o czym opowiedziała Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za opowieść o Poznaniu i Wielkopolsce. Na zegarze godzina 7:58. Radio Wnet, www.wnet.fm.